To już piąty test w tym roku. Korea Północna. Wystrzeliła dwa taktyczne pociski kierowane test rakietowy Korei Północnej. Wystrzelono dwa pociski. Dwa taktyczne pociski kierowane wystrzeliła we wtorek rano Korea Północna. Poinformowała o tym tamtejsza Państwowa Agencja Prasowa Ksna. To piąty w tym roku test rakietowy przygotowany przez reżim Kim Jong-un. System precyzyjnie uderzył w cel. Przekazał Pyongyang. Jak podała Cna. test taktycznych pocisków kierowanych został przeprowadzony przez Akademię Naukobronnych mieszczącej się na zachodzie kraju. System precyzyjnie uderzył w cel na wyspie u Wschodniego Wybrzeża, napisała agencja. Jej zdaniem ogień próbny miał na celu selektywną ocenę taktycznych pocisków kierowanych oraz weryfikację dokładności systemu uzbrojenia, a przy tym potwierdzono dokładność, bezpieczeństwo i skuteczność działania tego systemu uzbrojenia. Korea Północna przestrzega. Pomyślnie przetestowaliśmy broń hipersoniczną. Podobny test miał miejsce dzień wcześniej. W poniedziałek rano południowo-koreańska armia poinformowała, że Korea Północna wystrzeliła z lotniska Sunan w pobliżu stolicy kraju Pjongjangu dwa pociski balistyczne krótkiego zasięgu. Ponadto w piątek KRLD przetestowała pociski balistyczne krótkiego zasięgu zainstalowane na platformie kolejowej. Wcześniej w ubiegłym tygodniu władze Korei Północnej ogłosiły, że pomyślnie przeprowadziły ostateczną próbę nowego rodzaju broni hipersonicznej. Pyongyang twierdzi, że pociski testowane 5 i 11 stycznia należały do klasy broni hipersonicznej, choć niezależni obserwatorzy nie mają co do tego pewności. Pierwszą próbę z pociskiem hipersonicznym Korea Północna dokonała, według tamtejszych mediów. We wrześniu, przyłączając się do wyścigu militarnego czołowych potęg światowych. Rozmowy o denuklearyzacji KRLD w martwym punkcie podczas próby z 11 stycznia Kim jong un wezwał do przyspieszenia prac w celu rozbudowy strategicznej siły wojskowej, zarówno jakościowo, jak i ilościowo. W rozmowie z urzędnikami wyraził wielkie oczekiwanie i przekonanie, że dalsze, ultra nowoczesne osiągnięcia naukowe, Pomogą wzmocnić odstraszanie od wojny i zagwarantować suwerenność i bezpieczeństwo państwa. Rokowania w sprawie denuklearyzacji Korei Północnej i ewentualnego złagodzenia nałożonych na nią międzynarodowych sankcji gospodarczych pozostają w martwym punkcie od lutego 2019, gdy fiaskiem zakończył się drugi szczyt z udziałem Kima i ówczesnego prezydenta USA Donalda Trumpa.